Witaj. Dzisiaj kolejne ćwiczenie pokażę Ci, w jaki sposób matować hetmanem króla, który ma do pomocy skoczka. Jest to zadanie zaawansowane, dlatego trzeba kilkanaście, może kilkadziesiąt prób, aby opanować to ćwiczenie. Więc przesuwamy króla do środka. Staram się uwolnić od szacha. Nie jest to, jak widzisz, takie łatwe. I przesuwamy hetmana bliżej centrum. Teraz możemy właściwie przesunąć króla na pole D6 i odchodzimy królem na bok. Czekamy na ruch czarnych. No i teraz możemy szachować. Król schodzi na linię trzecią, my schodzimy na linię czwartą, odcinamy króla i ustawiamy króla białego nad królem czarnym. Odchodzimy na bok i czekamy na ruch czarnych. Król czarny jest na linii drugiej, schodzimy królem i czekamy na dalsze ruchy czarnych. Teraz możemy się ustawić królem nad królem czarnym. No i jak widzisz, skoczek odszedł. W związku z tym możemy przystąpić do szachowania. Król znajduje się na linii pierwszej. Właściwie matowanie jest jeszcze niemożliwe. Możemy poczekać na ruch czarnych. Jak widzisz, skoczek wrócił na linię drugą. Przybliżamy króla. No i teraz staram się uwolnić od szacha. Na szczęście udało się doprowadzić do tego, że skoczek oddalił się od króla, więc możemy w tym momencie zaszachować króla czarnego. No jak widzisz, król czarny i skoczek znajdują się na ciemnych polach i teraz przesuwamy hetmana w pobliżu skoczka. No i możemy zbić skoczka, dlatego że daliśmy szacha czarnemu królowi. Król czarny próbuje się nam wymknąć. No i teraz już wygrana jest bardzo blisko. Spychamy króla czarnego na linię pierwszą i za moment będzie możliwe matowanie. Jeden ruch i szachmat. Udało się wygrać. Zachęcam Cię do wykonania tego ćwiczenia. Znajdziesz je w zakładce zadania. Wchodzimy na ćwiczenia i wchodzimy na maty. Zadanie nazywa się Hetman przeciwko skoczkowi. Oczywiście zadania znajdują się na stronie chess.com. Dziękuję Ci za uwagę. Do usłyszenia.